Przede wszystkim oczywiście zacznę od gratulacji tego zwycięstwa w pierwszym meczu i zapytam może najpierw o początek tego dzisiejszego spotkania. Prowadziliście 3-0 po pierwszej tercji, więc chyba można powiedzieć, że taki wymarzony początek mistrzostw i tego meczu. Zdecydowanie początek był dla nas naprawdę dobry. Narzuciliśmy swoje tempo. Po pierwszej tercji mieliśmy pewne prowadzenie, niestety później w drugiej tercji wkradła się chwila może rozkojarzenia albo po prostu przeciwnik zaczął grać swój hokej i postawił się nam. Właśnie o tą drugą tercję też chcę zapytać. Dlaczego według Ciebie przeciwnik zdołał nawiązać walkę? Czy po prostu to Wy podawaliście mu tlen i nie wiem, troszkę zapewnie się poczuliście? Czy właśnie tak jak mówisz, to rywal zaczął grać tak jak powinien? Nie mogę powiedzieć, że w 100% to my daliśmy im tlenu, no ale rzeczywiście było widać słabszy okres naszej gry, ale myślę, że po prostu przeciwnik w tej drugiej tercji już poczuł się pewniej na tafli i zaczęli stwarzać sobie sytuację. Czy to było dla Was duże wyzwanie, żeby jakoś jeszcze się tutaj obudzić i wrócić do tego meczu? Na pewno tak, trener wziął czas, to na pewno pomogło nam wrócić do tego meczu. Później już zaczęliśmy grać lepiej, dawaliśmy mniej sytuacji przeciwnikowi. Co prawda straciliśmy jeszcze dwa, tak naprawdę można powiedzieć, głupie gole, ale myślę, że pierwszy mecz, pierwsze emocje i dalej już będzie tylko lepiej. Myślisz, że Brytyjczycy, oczywiście oprócz Was, są najlepszą drużyną na tym turnieju? Nie można powiedzieć, że jakaś drużyna jest najlepsza albo najgorsza, bo to jest po prostu turniej. Każda drużyna może mieć swój dzień, pokazać swój hokej i na każdą drużynę musimy patrzeć tak samo. Ile wiecie o kolejnych rywalach na tym turnieju? Teraz przygotowujemy się po prostu z rywala na rywala. Będziemy mieli zapewne jutro przed meczem kolejne odprawy wideo i będziemy i trenerzy po prostu będą nam mówić, na co mamy zwracać uwagę przed każdym kolejnym meczem. To na koniec zapytam jeszcze o to, jak wyglądały Wasze przygotowania. To znaczy Wy graliście z silnymi rywalami i w tych meczach raczej w większości nie byliście faworytami. Tutaj jesteście, można powiedzieć, murowanym faworytem do awansu, więc czy musieliście tak szybko zmienić trochę sposób myślenia? Czy sposób myślenia? No nie powiedziałbym, bo i w tamtych sparingach i tutaj walczyliśmy o zwycięstwo, mimo to, że graliśmy tam z rywalami z elity, cały czas próbowaliśmy narzucać tempo, pograć krążkiem, pograć w tercji ofensywnej i myślę, że bardzo dużo nam to dało, bo tutaj, gdzie jesteśmy teoretycznie faworytami, to możemy narzucić jeszcze lepsze tempo.